Wy jesteście ekspertami, biznesmenami, przedsiębiorcami, specjalistami w różnych branżach, ale każdy przynajmniej raz w życiu zastanowił się, czy nie sprzedawać online, czy nie otworzyć swojego sklepu lub wejść na jakiś inny rynek. Jak to najczęściej wygląda? W zależności oczywiście od tego, jak w branży siedzimy, zaczynamy od sklepu internetowego, marketplace'ów lub innych kanałów sprzedażowych. Wygląda to tak. Otwieramy sobie sklep, schodzą zamówienia, na początku jest ich mało. Więc faktury możemy obrabiać ręcznie, możemy wklepywać do innych systemów, drukować, podobnie z listami przewozowymi i tak wysyłamy nasz produkt. Nasz sklep się rozwija. Po pewnym czasie zaczynamy już wdrażać odpowiednie procesy, by przyspieszyć naszą sprzedaż. Po pewnym czasie sklep to mało, więc otwieramy sklep stacjonarny. Niestety procesy ze sklepu nie są już w stanie obsłużyć sklepu internetowego, nie są już w stanie obsłużyć sklepu stacjonarnego. Dlatego do sklepu stacjonarnego musimy stworzyć oczywiście inne procesy, które go obsłużą i podobnie wygląda z marketplace'ami, czyli ze stronami sprzedażowymi Allegro, OLX, Amazon, eBay. Nie jest to przypadkowe, bo podobnie jak Rob-A-Dob, tutaj to też jest strategia. Ta strategia nazywa się multichannel. Jest to strategia, która daje nam bezpieczeństwo, która daje nam dywersyfikację, tak? Mamy te gałęzie naszego biznesu. W razie, gdy jedna gałąź zacznie chorować, my mamy jeszcze dwie inne gałęzie, z których możemy zbierać owoce. Ale niestety taka strategia, wystarczy zmiana trendu, tak? W e-commerce, w e-handlu. Coraz więcej użytkowników używa telefonów, coraz więcej wchodzi nowych systemów płatności, coraz innych systemów i integracji z kurierami i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, ile czasu, ile nakładów finansowych, ile nakładów ludzkich będziemy musieli dać, żeby wprowadzić nowe systemy tutaj, nowe systemy tutaj, nowe systemy tutaj, tak? W przypadku sklepu internetowego oczywiście nie musimy się zatrzymywać na jednym. Możemy mieć 5 sklepów internetowych. Marketplace'ów jest setki na całym świecie. Taka strategia niestety nie przypomina boksu, a raczej amerykański wrestling, tak? Nie możemy skupić się na jednym konkurencie, po przejściu którego wiemy, że mamy zwycięstwo, wiemy, że coś zdobyliśmy, ale skupiamy się na jednym, tu dostaniemy krzesłem, tam dostaniemy stołem i będzie jeszcze więcej przeciwników. Odpowiedzią na taką strategię jest strategia omnichannelowa. Podobnie jak multichannel, mamy te gałęzie, mamy dywersyfikację, mamy bezpieczny system z tą różnicą, że nieważne z którego miejsca wejdzie zamówienie, wszystko obsłużymy z tego jednego miejsca. Daje nam tą dywersyfikację, bezpieczeństwo, ale daje nam też taki efekt sportu kontrolowanego, tak? Czyli wiemy, że po przejściu danego przeciwnika, po ścieżce do mety mamy sukces. Oczywiście cała ta technologia, cała ta strategia musi się opierać o kilka rzeczy. Pierwsza to jest optymalizacja, druga rzecz to jest budowanie procesów, ale najważniejsza w tym jest technologia i świadomość, że ta technologia jest potrzebna nam od samego początku, bo tylko ta technologia da nam skalowalność tego biznesu. Chodzi o to, że nieważne, czy jesteśmy małą firmą, czy jakąś dużą, przy wejściu na nowy rynek musimy, kiedy przychody rosną, koszty nie powinny rosnąć proporcjonalnie do tych przychodów. Najlepiej, żeby pozostały na podobnym poziomie, a te przychody rosły. Dzięki temu będziemy się mogli rozwijać. I to może zapewnić tylko model omnichannelowy. Do podobnego założenia doszedł Jan Grejzel ze swoim bratem, później dołączył do nich Bernard i stworzyli taką technologię jak Plenty Markets, jako technologię stworzoną do omnichannelu.
Plenty Markets jest partnerem większości systemów, większości marketplace'ów. Dzięki temu mają utrzymanie, mogą zapewnić utrzymanie tego systemu, mogą zapewnić rozwój tego systemu, a my jako sprzedawcy nie musimy skupiać się na bezpieczeństwie naszego biznesu, tylko możemy rozwijać dalej nasz produkt. Jako że omnichannel, to na początku weźmiemy sobie marketplace'y. Co Plenty Markets oferuje, jeżeli chodzi o marketplace'y? Oczywiście system, który obsłuży te marketplace'y, ale przede wszystkim międzynarodowe platformy i inne marketplace'y, takie jak Amazon, eBay, duże marketplace'y, ale też mniejsze. Ricardo szwajcarski, Cdiscount francuski, jest ich 48. W wszystkich tych marketplace'ach Plenty Markets ma partnerstwo. Kolejnym ważnym punktem jest centralne zarządzanie magazynami, czyli mamy sklepy, mamy sklep stacjonarny, mamy wszystkie marketplace'y, czyli strony sprzedażowe. Sprzeda się coś na Amazonie, na eBayu automatycznie liczba sztuk zostanie zmniejszona. Zoptymalizowane informacje o produktach. Brzmi ciężko, ale to nic innego jak szybkość, w jakim jesteśmy w stanie wprowadzić produkt na dany rynek. Jeżeli postanawiamy, jesteśmy na eBayu, postanawiamy stworzyć coś na Amazonie, ważne, nie róbmy tego ręcznie. Wiadomo, różne kanały oferują różnego rodzaju systemy, ale te systemy wymagają później osoby, która się będzie na tym znała i to utrzymanie i wprowadzenie jest trudne. Poza tym najczęściej system pod Amazon nie jest odpowiedni dla innych marketplace'ów. Samo Plenty Markets oferuje jedną taką wspólną bazę do wszystkich naszych kanałów, na których chcemy sprzedawać. Raz za dobrze przygotowane opisy wprowadzamy do Plenty i później za pomocą nie tylko same opisy, ale wprowadzamy też na przykład, możemy wprowadzić zdjęcia, filmy produktowe, całe informacje, które mamy o naszym produkcie w różnych językach. Później za pomocą kilku kliknięć możemy wstrzyknąć na wszystkie marketplace'y, jakie mamy dostępne, z jakimi mamy integrację. Optymalizacja i efekt. Tak samo, nie tylko samo wstrzyknięcie, ale również jeżeli mamy jakieś zmiany produktowe, jeżeli chcemy podmienić zdjęcia, również wgrywamy to do Plenty i za pomocą jednego wstrzyknięcia rozsyłamy po wszystkich naszych kanałach sprzedażowych. No, poleciałem. Pełna automatyzacja, co się za tym kryje? Plenty Markets to nie tylko wrzucanie produktów, ale też obsługa zamówień, tak? Czyli obustronna integracja. To, co schodzi z eBaya, z Allegro do Plenty Markets, z Plenty Markets może, brzydko mówiąc, wypluć i zmiany zostaną zachowane nie tylko pod względem produktowym, ale również pod względem zamówień i pod względem całej obsługi konta. Mówiąc, jeżeli chodzi o marketplace'y, to dużo ludzi idzie w kierunku Amazona i eBaya, ale nie wie, że tam konkurencja jest coraz większa. Marżowość, niestety z roku jako sprzedawca na tych marketplace'ach, marżowość spada tam z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, w zależności od kategorii. Dlatego warto też rozważać inne marketplace'y. Takim marketplace'em jest na przykład Cdiscount. Jeżeli ktoś ma popularną kategorię, chce się skupić na rynku francuskim, aż 98% zakupów, które są na tym Cdiscountcie, i jadą właśnie do Francji, czyli tam są wysyłane. Jest to marketplace typowo francuski, który jest obsługiwany z poziomu Plenty Markets. Jest też taki ciekawy marketplace Ricardo.ch. Jest to szwajcarski marketplace. On wyglądowo przypomina Allegro, ale tak jest z 2005 roku. Dość ubogo to wygląda, ale Szwajcarzy go sobie Szwajcarzy go polubili i chętnie tam robią zakupy. Jeżeli przełamiemy barierę logistyczną do Szwajcarii, możemy sprzedawać na tym bardzo fajnym rynku wysokomarżowym. Jeżeli chodzi o marketplace'y, mamy dużą możliwość. Sklep internetowy. Jeżeli chodzi o Plenty Markets, mamy dwie możliwości. Albo nie mamy sklepu, w
Wtedy Plenty Market w abonamencie oferuje responsywny sklep, który jest bez dodatkowych kosztów. Możemy go sobie założyć, jeżeli oczywiście nie mamy sklepu lub chcemy sobie założyć kolejny sklep. Nie jest to oczywiście nie jest to silnik amatorskich. Wiele firm z niego używa i to są konkretne firmy, czyli na przykład oficjalny Asus w Niemczech korzysta ze sklepu Plenty Markets. Są też firmy odzieżowe, firmy sportowe, ale też firmy polskie. Przykładem tutaj jest firma Moleo. Jest to wielobranżowa firma z Polski, która korzysta już ze sklepu Plenty Markets i co najważniejsze jest z niego zadowolone. Co nam daje ten sklep? Przede wszystkim pełną indywidualizację. Możemy sobie customizować wszystko. Bez kodowania działa na zasadzie z PowerPointa. Upuść, ustaw sobie jak chcesz. Ma oczywiście pełną funkcjonalność sklepów, cross-selling i inne narzędzia. Zawsze najnowsze systemy płatnicze. Przez to, że Plenty Markets jest partnerem wielu systemów, informacje o tym, że wejdzie jakiś system, dostaje z wyprzedzeniem, przez to może już przygotowywać się do integracji z nim, więc zawsze możemy liczyć na najnowsze systemy. A co najważniejsze, bezpieczeństwo prawne. Wiele osób, robiąc sklep, nie jest świadomy tego, że sklep nie tylko musi spełniać normy prawa polskiego, ale również prawa Unii Europejskiej. Mieliśmy takiego klienta, który miał dobrze zbudowany, bardzo fajny sklep w Polsce. Chciał wejść nim na rynek niemiecki. Prosta sprawa, wgrać tłumaczenia, przepiąć domenę. Ale zanim doradziliśmy mu audyt, zanim wszedł na rynek niemiecki, okazało się, że tego audytu nie przeszedł, bo nie dopilnował sobie bezpieczeństwa prawnego i przez to mógł narazić się na działania konkurencji i działania firm, które szukają takich kruczków prawnych, by wymierzać później i wysyłać odpowiednie kary. To jest dla klientów, którzy nie posiadają sklepu. Jeżeli ktoś ma już swój sklep, ma swój silnik sklepowy, też może dołączyć do Plenty Markets. Tutaj Plenty Markets jest otwarte na wszelakie integracje i jeżeli mamy jakiś silnik sklepowy, chcemy dołączyć do Plenty Markets, nie ma takiego problemu. Jest manual też dla deweloperów, którzy mogą się wpinać do Plenty Markets. Przykładem takiej integracji z sklepem jest Magento. Powstała integracja głęboka, dwustronna, Plenty Market z Magento. Dzięki temu niwelujemy bolączki związane z Magento, jeżeli chodzi o sprzedaż na przykład na Amazonie, czyli brak funkcjonalności niektórych wtyczek. I taki klient marketplace, czyli kanały sprzedażowe, obsługuje z poziomu Plenty Markets, a sklep z poziomu Magento. Sprzedaż stacjonarna również jest obsługiwana z poziomu Plenty Markets. W Niemczech, w Anglii występuje. W Polsce firma Serlintegra napisała integrację z subiektem i ta sprzedaż stacjonarna jest możliwa w Polsce. Wygląda tak jak każda inna. Jeżeli mamy kasy fiskalne, możemy się podpiąć do Plenty Markets. Jeżeli nie mamy, Plenty Markets oferuje oprogramowanie na telefon, tablet, dedykowany system kas fiskalnych, który nie odchodzi od funkcjonalności normalnych kas fiskalnych. Dlatego Plenty Markets jako technologia jest stworzona do omnichannelu, bo mamy wszystkie możliwe kanały sprzedażowe i jedno miejsce, z którego jest to obsługiwane. Dodatkiem jest wbudowany WMS. Firmy, które posiadają olbrzymie magazyny, mogą liczyć na przygotowanie packlisty, które dzieje się to automatycznie. Packlista z informacją, gdzie znajduje się dany produkt. W przypadku małych magazynów nie ma problemu, ale gdy magazyny mają już setki metrów kwadratowych, taka packlista może bardzo ułatwić wprowadzanie nowych pracowników. Otrzyma i od razu wie, gdzie ten produkt się znajduje. Skanowanie,
przejdę na tą stronę. Skanowanie za pomocą smartfona. Też wiele klientów nie wprowadza systemów skanerów, bo wiąże się to z dużymi kosztami. Czasami to kosztuje nawet do kilkuset tysięcy w przypadku dużych firm. Tutaj mamy przykład skanowania ze smartfonem. Ściągamy sobie darmową aplikację i za pomocą smartfona możemy sobie zeskanować produkty. Po zeskanowaniu takiego produktu następuje pełna automatyzacja, czyli zostaje drukowana faktura, drukowany list przewozowy, dostajemy informacje, do jakiego kartonu możemy spakować i wszystkie informacje potrzebne do zapakowania tego produktu. I oczywiście jest stała synchronizacja z kupującym, czyli jeżeli tylko zamówienie przyjdzie do Prenty Markets, kupujący otrzymuje taką informację, czyli jest cała otoczka związana z obsługą zamówienia i z informacjami związanymi z naszym zamówieniem, czyli klient dostaje, że zamówienie jest już w naszym systemie, że jest przetwarzane i że zostało wysłane. Podobnie ta komunikacja jest nie tylko z kupującym, ale z tymi systemami, z którymi Prenty Market współpracuje. Sam hosting odbywa się w chmurze. Pracowałem na systemach, które działały na serwerach. Niestety wiązało się to z przestojami, z różnego rodzaju z problemami serwisowymi. Prenty Market działa w chmurze. Taki hosting jest skalowalny, ten hosting jest bezpieczny i co najważniejsze jest dostępny 99,8% w skali roku. Jeżeli naszego pracownika zmusi sytuacja, żeby został w domu, nie ma problemu. Ma internet, łączy się z systemem i obsługuje klientów z każdego miejsca na ziemi, gdzie tylko ma internet i odpowiednie urządzenie. Prenty Markets w liczbach. 48, to wcześniej wspomniane 48 marketplace'ów, 160. Prenty Markets na co dzień zatrudnia 160 programistów na etacie. Daje nam to 1000 godzin kodu na dzień. Taka liczba programistów zapewni nam utrzymanie, zapewni nam rozwój, a co najważniejsze też wsparcie techniczne. Sam osobiście pracowałem na kilku systemach. Był jeden duży, ale oparty na serwerach. Przez to z niego odeszliśmy z tego systemu. Były inne systemy dedykowane, które niestety później mieliśmy problem ze wsparciem. No i też systemy, które to liczba programistów nie wystarczała na obsługę, przez to ciągle walczyli ze zmianami w poszczególnych systemach. Ta liczba spokojnie wystarczy, żeby to utrzymanie zachować. 7 tysięcy to liczba sprawdzonych klientów. Na co dzień stałych klientów Prenty Markets ma ponad 7 tysięcy, którzy pracują z Prenty Markets i którzy rozwijają się z Prenty Markets. Sam proces zamówienia przy pełnej automatyzacji działa bardzo prosto. Tak naprawdę od nas wymaga tylko wprowadzenia, przyrządzenia odpowiednie, sporządzenie produktu i wprowadzenie go do bazy Prenty Markets. Później za pomocą integracji system wymaga od nas jedynie spakowania i zeskanowania produktu i wysłania. A wszystko dzieje się automatycznie. Wszystkie informacje od klienta i do klienta zostają wysyłane automatycznie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam na stronę prentymarkets.eu. Tutaj jest taka zakładka Knowledge. Tutaj możecie sobie sprawdzić wszelaką funkcjonalność, bo to, co ja powiedziałem, to jest tylko pigułka. W bardzo ciekawy i animowany sposób jest przedstawiona funkcjonalność Prenty Markets. Zapraszam również do zainstalowania wersji demowej. Można sobie przeklikać z poziomu Prenty Markets, jak wygląda obsługa zamówień. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, ja tutaj jeszcze chwilę będę, ale jakby później w głowie coś się urodziło, zapraszam na nasze forum, na naszą grupę na Facebooku prentymarketsbysetup.pl. Zapraszam również, jeżeli interesujecie się zagranicznym e-commerce'em, na naszą stronę e-commercenews.pl. Codziennie nowa dawka z wiedzy na temat zagranicznego e-commerce'u, też dużo praktycznej wiedzy. Dziękuję bardzo.